Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiejszego odcinka tak naprawdę nie planowałem, zwłaszcza, że tyle co został opublikowany odcinek z cichym. Niemniej życie pisze swoje scenariusze, a tym bardziej swoje scenariusze pisze wojna. Ostatnie doniesienia mówią o tym, że w zamachu pod Moskwą zginęła Daria Dugina, czyli córka Aleksandra Dugina, propagandysty kremlowskiego, a właściwie putinowskiego, ideologa, do tego profesora. No i co trzeba zaznaczyć tak naprawdę skrajnego nacjonalisty. Aleksandr Dugin, to geopolityk, geopolityk rozumiany dosłownie, nie tak jak czasem błędnie nazywamy naszych analityków zajmujących się sprawami geopolityki, bo człowiek to, który aktywny udział bierze w kreowaniu pewnego wizerunku rosyjskiego i aktywnym również budowaniu relacji na arenie międzynarodowej, można by się zastanawiać, używając pewnego neologizmu, czy to geopolityk, czy być może nawet i neogeopolityk. Człowiek swego czasu trochę podobny do Żyrinowskiego. To, co nie chciał powiedzieć Kreml oficjalnie, kiedyś mówił Żyrinowski, kiedy jeszcze żył z Duginem, sytuacja jest trochę podobna, ale też inna, ponieważ to dzisiaj, zresztą nie od dzisiaj, zwłaszcza Putin powołuje się na jego różnego rodzaju pomysły i koncepcje, jeśli chodzi o rolę Rosji w świecie, funkcjonowania pewnego regionu euroazjatyckiego z minimalną rolą tak naprawdę tego przez dorostka euro. Wracając do samego zamachu, w którym ginie córka Aleksandra Dugina, jest już kilka wątpliwości tak naprawdę na samym wstępie co do samego zamachu. Po pierwsze, ginie córka, nie sam Aleksandr. Dziwnym jest też to, że Aleksandr zmienia samochód tuż przed samym wyjazdem, gdzie zamach, przynajmniej możemy tak zakładać, że był planowany na niego. Zamachowcy podłożyli ładunek najprawdopodobniej w trakcie imprezy, tak pewnego zlotu, gdzie samochód zaparkowany był na parkingu vip co też budzi bardzo dużo wątpliwości i można swoje tutaj pomysły najróżniejsze i analizy również pisać i się nad nimi zastanawiać. Ale dlaczego tak naprawdę powstaje dzisiejszy odcinek? Przyznam szczerze, niespecjalnie miałem czas na analizę tekstów, które pojawiły się w internecie. Niemniej, obserwując dość krótko, ale jednak wpisy najróżniejsze w mediach społecznościowych, wpisy, nazwijmy to, polskich obserwatorów, no, poczułem, że jednak parę słów, nieskromnie mówiąc, rozsądku należy jednak podać. Po pierwsze, trzeba by się zastanowić właściwie nad trzema scenariuszami, a właściwie nad trzema kierunkami sprawców, którzy mogli dokonać owego zamachu. Trzy, które właściwie się głównie pojawiają: to jest oczywiście kwestia Ukrainy, drugi samej Rosji, trzeci obcych służb. I teraz pokrótce, dosłownie pokrótce, chciałbym o każdym z nich powiedzieć. A słuchacze, niech sami wyciągną swoje wnioski. Niczego nikomu też nie chcę sugerować. Pierwszy kierunek, który oczywiście został od razu rzucony przez stronę rosyjską, to jest oczywiście wskazanie winy strony ukraińskiej, obwinianie jej już na wstępie również o stosowanie metod terrorystycznych. Po pierwsze, czy Ukraina ma takie możliwości? No, stosując tak naprawdę. Czy używając możliwości pewnego miksu służb i sił specjalnych, teoretycznie oczywiście jest to do zrobienia. Przy czym należy zauważyć, że Ukraina poza swoim terytorium, również tym okupowanym, tak naprawdę zawsze mierzyła w cele militarne, nie w cele cywilne, nie w cele osobowe jako takie. I tutaj pojawia się nam znowu ta kwestia terroryzmu który oczywiście bardzo mocno negatywnie odbieramy, zawsze terroryzm dla nas jest terroryzmem, przy czym no pojawiają się te wątki, czy raczej kwestie sympatyzowania ze stroną ukraińską i czy faktycznie dalej to tak trochę off topic, ale jednak czy dalej na metody terrorystyczne, zakładając, że mogliby to zrobić Ukraińcy? Czy faktycznie na ten terroryzm dalej tak będziemy patrzeć jak do tej pory? Pamiętajmy jednak, że jest to walka z najeżdżcą i są też pewne definicje, które w pewien sposób wyłączają jakby nazywanie tego typu działań spod terroryzmu. Niemniej jednak mówimy o wydarzeniach, które mają miejsce na własnym terytorium przeciwko okupantowi. Kłaniają się tutaj oczywiście też historie związane chociażby na naszym podwórku z marszałkiem piłsudkim, kto będzie chciał podrążyć, zapraszam sięgnięcia po parę interesujących pozycji książkowych, poszukania ciekawych informacji, bo można fajne rzeczy, naprawdę, przepraszam, interesujące rzeczy można na pewno znaleźć. Drugi kierunek, drugi scenariusz to oczywiście sama Rosja, bo nie możemy zapominać, że ma miejsce najpewniej w tej chwili już i nie od teraz walka frakcji i walka służb o wpływy. A docelowo, tak naprawdę, nie tylko o wskazanie, ale o wytypowanie osoby, która wcześniej czy później miejsce Putina zajmie. Przekłada się to i to bardzo mocno na wpływ na dalszą rosyjską politykę na dalszą rosyjską politykę względem samej Ukrainy, ale także i Zachodu, i właściwie całego świata. Nie można też tak naprawdę zapominać, że może być to efektem walki pomiędzy cywilnym i wojskowym rosyjskim wywiadem. Pamiętajmy, kto był odpowiedzialny tak naprawdę do niedawna jeszcze za prowadzenie, w cudzysłowie, operacji na terenie Ukrainy, a de facto prowadzenie wojny, a kto po pewnym czasie te role od kogo przejął. I tutaj mowa właśnie o cywilnym i wojskowym wywiadzie, więc jest to forma być może też walki wywiadów, walki wspomnianych też frakcji i też powiązanych z nimi ludźmi, bo nie mówimy tylko o tych, którzy etatowo związani są z daną instytucją. O czym jeszcze tak naprawdę nie możemy zapominać? No przecież mają miejsce w Rosji pożary bardzo różnych miejsc. Od wojskowych komend uzupełnień, które miały się zajmować poborem do wojska, de facto wysyłaniem na front, po różnego rodzaju magazyny, ośrodki i instytucje, które też dla wojska pewne zadania spełniają, zajmują się czasem też produkcją. No i zastanówmy się, gdzie właśnie mają miejsce sabotaże, w czyim interesie one mogą być prowadzone. Co ważne, czy czasem celem tak naprawdę tych nazwijmy to wydarzeń, nie jest zacieranie pewnych śladów, śladów niekompetencji, korupcji. Braków różnych sprzętowych i innych. Pamiętajmy, że też w efekcie przekazania, w cudzysłowie, wojny z rąk jednego wywiadu do drugiego dochodziło też do wymiany dowódców. Rosja oczywiście o ten zamach, o ile tak to możemy nazywać, oskarżać będzie, już właściwie oskarża Ukrainę. Będzie to bardzo mocno na pewno upolitycznione. W efekcie, oczywiście, po to, aby niektóre środowiska, również zachodnie, straciły chęć popierania Ukrainy. Śledztwo no ja byłbym bardzo ostrożny, bo nawet jeżeli śledczy dojdą do pewnych dowodów, to ze względu właśnie na wojnę frakcji, wojnę służb, która ma miejsce no, kwestia dowodów, manipulacji i ostatecznego komunikatu może być całkowicie różna od ustalonych faktów. Co do kwestii rosyjskiej dorzuciłbym trochę, może i w teorii spiskowej, ale jednak pod rozpatrzenie, sami się Państwo zastanówcie, kwestię jeszcze kierunku czeczeńskiego, separatystów, a może i samej rodziny Duginów, bo może się okazać, że nagle córce z ojcem było nie po drodze, każde z nich mogło te drugie próbować się go pozbyć. Oczywiście, tak jak powiedziałem, może to teoria spiskowa, ale skoro zakładamy pewne hipotezy... Pod rozwiązanie sprawy na pewno należy i takie kwestie wziąć pod uwagę. Ostatnim scenariuszem kierunkiem najbardziej kontrowersyjnym są służby obce, wskazywane oczywiście jako zachodnie, a nawet w niektórych tekstach, jak czytałem, były wskazywane jako anglosaskie. Jest taka retoryka w internecie, jest taka retoryka w polskim, nazwijmy to, internecie, pisana polskimi literami. Mam nadzieję, że to, co chcę między wierszami powiedzieć Państwo doskonale rozumiecie, miałem nie wskazywać Państwu żadnych podpowiedzi, aczkolwiek. No jednak ta kwestia zalatuje mi lekko absurdem. Dlaczego? Możliwości na pewno są. To Zachód w pewien sposób pomaga Ukrainie w pewien ograniczony sposób. Dlaczego? Nie wysyłano Ukrainie broni, którą mogłaby przeprowadzać ataków poza swoim terytorium. Na pewnego rodzaju dowód tego pamiętajmy, że wszystkie ataki, które były komentowane przez stronę ukraińską, a które miały miejsce poza jej granicami. Wspomnę też w kwestii samego kierunku ukraińskiego tego wątku, tego scenariusza, że jednak cele militarne, żadne inne, niepolityczne, nieosobowe, zawsze wskazywano, że atak został przeprowadzony przy użyciu sprzętu ukraińskiego nie dawano więc tej broni która daje możliwości ataku poza terytorium. Część ataków też była uzgadniana z Zachodem i jeśli chodzi o likwidację wyższych dowódców, wyższych oficerów, którzy przebywali w Ukrainie, ale podkreślę to raz jeszcze, przebywali w Ukrainie. Nie każdy tak naprawdę atak byłby zatwierdzony. Zachód chciał mieć tutaj jakby swój ostateczny głos w tej kwestii. I teraz biorąc pod uwagę to, co na wstępie powiedziałem, dlaczego zamach? Może nie tyle zamach, że jest dziwny, ale że okoliczności budzą pewne wątpliwości. Plus to, co wspomniałem o tych kierunkach, niech każdy sam sobie odpowie, który ze scenariuszy, który z tych kierunków jest najbardziej prawdopodobny, który jest najbardziej absurdalny. Nie ma co czekać tak naprawdę na to, co powie Rosja. Rosja. Jakiekolwiek ustalenia by nie były, i tak wyda jednoznaczny komunikat w tej kwestii. Nie dajmy się temu kupić, bądźmy jednostkami i społeczeństwami myślącymi. Życzę miłego oczekiwania do kolejnego nagrania. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.